Witajcie moi drodzy, dzisiaj mamy niedzielę, 1 lipca. Dawno się do Was nie odzywam, więc postanowiłam, że dzisiaj nagram dla Was vloga. Będzie to taki trochę vlog domowy, ale też będzie co nieco spoza, ponieważ wybieramy się dzisiaj na małe zakupy i do kina. Zakupy dlatego, że potrzebuję trochę więcej ubrań i chciałabym zobaczyć, jakie ubrania ma H&M, jeżeli chodzi o kolekcję ciążową, dlatego że ostatnio właśnie została mi ona polecona w pracy. Wiadomo, że na ubrania ciążowe nie chcę wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, ponieważ one są tylko na parę miesięcy, ewentualnie parę miesięcy po ciąży, no ale nie mieszczę się już w te głównie spodnie, które mam. Ja już Wam o tym wspominałam wcześniej, ale ja do tej pory jeszcze nie kupiłam żadnych spodni. Zamawiałam, przymierzałam, oddawałam. Jakoś tak nie znalazłam jeszcze nic, co by mi się spodobało, co by wyglądało dobrze. Dlatego też głównie teraz żyję w sukienkach i też sukienkę mam teraz na sobie. Musiałam zamienić leginsy, które noszę właśnie po domu na sukienkę, ponieważ te leginsy też się już zrobiły niestety niewygodne. Może nie za ciasne, ale po prostu no jest to dla mnie już niewygodne. Dlatego tak jak mówię, chodzę w sukienkach i też myślę, że zamówię sobie więcej sukienek, ponieważ takie luźne sukienki to zostaną mi później na lata i jakby będę mogła w nich dalej chodzić, to nie będzie tylko na okres ciąży. Także wybieramy się na takie zakupy. Pojedziemy też do kina, ponieważ jest film, który chciałam obejrzeć. Wprawdzie nie ten, który wybierałam pierwotnie, ponieważ bardzo chciałam zobaczyć film, nie wiem czy widzieliście, nazywa się Book Club. Nie wiem jak się nazywa po polsku, podejrzewam, że może Klub Książki albo tak samo jak po angielsku. Natomiast nie był dostępny w kinie koło nas, także idziemy na Ocean's 8. Zobaczymy jak ten film będzie wyglądał. Mam nadzieję, że nie będzie totalnej kichy, ale mimo wszystko idziemy zobaczyć. Oprócz tego, co jeszcze oprócz tego? Aha, mam do pokazania przesyłkę, bardzo miłą przesyłkę, którą otrzymałam w tym tygodniu i chcę Wam koniecznie pokazać, co to za przesyłka i od kogo. I też mam zamiar upiec dzisiaj placek. Jest to placek, który upiekła niedawno moja koleżanka. Przepyszny placek, naprawdę. Na placek, który nie zawiera glutenu, ani laktozy. To jest naprawdę przepyszny placek. Składników jest dosłownie kilka, ale jakoś tak w tej kombinacji smakują naprawdę rewelacyjnie. Także nagram Wam przepis i myślę, że ten filmik powinien pojawić się we wtorek, więc w piątek pojawi się filmik z przepisem na ten placek. Naprawdę jest rewelacyjny i tak jak mówię, bardzo prosty w wykonaniu. Więc ten placek dzisiaj zrobię. Mam nadzieję, że Tomasz zje i będzie mu smakowało tak samo jak i mnie, bo naprawdę ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak pyszny ten placek był. Więc to mam zamiar dzisiaj zrobić. No a co jeszcze przy okazji, to się okaże. Zapraszam do oglądania. Dawaj tę zabawkę. Dawaj tę zabawkę. Dawaj to. Wszystkie składniki gotowe, zatem zabieramy się do roboty. A jak mogliście jeszcze zobaczyć, to mamy gościa. Luna jest z nami już od środy. Wprawdzie dzisiaj jest jej ostatni dzień. Będziemy ją odprowadzać do domu niedługo. Myślę, że jak wrócimy z kina, to dopiero wtedy wieczorem. Jej właściciele już wracają z wycieczki, także będzie wracać do siebie, ale fajnie było ją mieć chociaż przez parę dni. Chociaż Milo nie daje jej żyć. Powiem wam, ten kot po prostu... Chyba, no chce się z nią bawić, ale po prostu jest znacznie większy niż ona, ponieważ Luna jest bardzo, bardzo małym pieskiem i po prostu Milo ją trochę terroryzuje. Skacze nad nią, przeskakuje nad nią, jakoś trąca ją łapą cały czas. Wydaje mi się, że no chce się bawić, ale po prostu ona się tego tak strasznie boi. Zobaczcie, jaka to piękna paczka do nas przyszła. Bardzo hojny prezent od firmy Momi. Są to kosmetyki naturalne, ekologiczne. Muszę przyznać, że ja nie jestem taką fanką kosmetyków takich bardzo właśnie naturalnych, dlatego że bardzo często albo konsystencja mi nie odpowiada, albo zapach mi nie odpowiada. Natomiast tutaj już sprawdzałam
jeden z tych kosmetyków, specjalistyczny olejek przeciw rozstępom i powiem Wam, że zapach jest niesamowity. Pachnie pomarańczami, a ja pomarańcze jakoś tak w tej ciąży bardzo lubię, także nawet ten zapach bardzo mi odpowiada. I tutaj nie otwierałam tych rzeczy dla dzieci, dlatego że takie kosmetyki przeważnie mają dosyć krótką datę ważności. Tutaj już widziałam, że one mają po mniej więcej 12 miesięcy, więc ponieważ nam jeszcze trochę miesięcy tej ciąży zostało, chciałabym jakby zostawić te kosmetyki nieotwarte, żebyśmy mogli zacząć ich dopiero używać, jak baby będzie już na świecie. Dlatego też, no tu Wam nie powiem, jak te zapachy, jeżeli chodzi o kosmetyki dla dzieci, ale mam tutaj takie kosmetyki właśnie też dla mnie, ponieważ dostałam prezenty dla naszego baby, ale również i dla mnie, ponieważ mamy tutaj tak, kojący krem na pupę, podobno rewelacyjny, specjalistyczny olejek przeciw rozstępom, to już na pewno wiem, że zapach jest super, ujędrniający serum do biustu, tego jeszcze nie otwierałam, więc nie wiem, aksamitna oliwka pielęgnacyjna, kojący balsam na brodawki sutkowe, to się przyda dopiero, wiadomo, w trakcie karmienia, ziołowe masełko pielęgnacyjne, to nie wiem, co jest, szczerze mówiąc, ponieważ o to nie prosiłam. Natomiast jeszcze mamy tutaj łagodny żel do mycia 2 w 1. Nie prosiłam, dlatego że miałam możliwość zasugerowania, które kosmetyki mi się podobają, które chciałabym przetestować. I ja bardzo doceniam taki gest właśnie od firmy, dlatego że często dostajemy różne paczki PR-owe. Są to rzeczy nam zbędne. Ja nie lubię gromadzić zbędnych rzeczy, dlatego też fajna to była opcja, że mogłam zasugerować tak naprawdę, co z oferty mi się podoba i co chciałabym przetestować, także wszystkie te rzeczy wybrałam sama, oprócz tego masełka, więc wnioskuję, że albo jest to nowość, albo jest to hit na ich stronie i dlatego chcieli, żebym również to wypróbowała. Tak jak mówię, będę testować, jak baby się już urodzi, niektóre z tych rzeczy, tak jak właśnie to serum do biustu i olejek przeciw rozstępom, zacznę używać już niedługo, więc dam Wam znać, jak to się sprawdza. Opakowania przepiękne, graficznie rewelacja. Nawet kiedy wyciągnie się właśnie te opakowania ze środka, to poczekajcie, ja to spróbuję. O, tak. Nawet jak się je wyciągnie, to zobaczcie, nawet te przepiękne ilustracje są na opakowaniach, więc jeżeli chodzi o opakowania, jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę pięknie to wygląda. Uważam, że takie kosmetyki świetnie nadają się również na prezent, ponieważ one już są w zasadzie ładnie zapakowane, także naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy firmie Mami. Jest nam bardzo, bardzo miło z powodu otrzymania tego prezentu. Dzisiaj na lunch mamy coś, co nazywa się fajitas. Jest to danie z kuchni meksykańskiej. Mieliśmy to wczoraj na obiad. Tomasz miał taki pomysł właśnie, chciał coś nam ugotować na obiad i zrobił właśnie to. Tutaj w środku mogliście zobaczyć, tam jest taki kurczak. On był wcześniej zamarynowany z papryką czerwoną i zieloną i jeszcze z cebulką. To jest wszystko razem podsmażone. Do tego jest guacamole, salsa, śmietana i ser. I to wszystko jest właśnie zawinięte w takim placku pszennym. No tak się to je podobnie może jak taco, ale no jest to coś innego, także tak Tomasz wymyślił. Jest to bardzo pyszne, naprawdę bardzo mi smakuje, także zabieramy się już do jedzenia. Czy w tym domu to już nawet spokojnie zjeść nie można? No pytam, można czy nie można? Dobrze, moi drodzy, już jest przed czwartą, także musimy się zbierać, ponieważ tak jak wspominałam, chcę jechać zajrzeć do paru sklepów z ubraniami, a później mamy seans w kinie, chyba na o 5:20 zaczyna się film, także no będziemy mieć taką lekko ponad godzinkę właśnie, żeby zajrzeć do tych trzech sklepów, do których chcę. Tomasz poszedł teraz jeszcze szybko na spacer z Luną, właśnie załatwić jej potrzeby i będziemy jechać. Natomiast chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że planuję nagrać dla Was taki filmik z cyklu Baby Haul. Mam kilka rzeczy, które już zgromadziłam. Między innymi tutaj za mną stoi wózek.
To śmieszna historia, ale opowiem Wam wszystko właśnie w tym filmiku, dlaczego już kupiliśmy wózek. Mam też butelki do karmienia, mam też różne inne rzeczy, które sobie zgromadziłam i chciałabym Wam je pokazać. Także jeżeli chcecie baby haul i interesują Was takie rzeczy, to jak najbardziej proszę o kciuki w górę. Natomiast my już zmykamy. Moi drodzy, my już wróciliśmy do domu po filmie. Trochę się zawiedliśmy, dlatego że spodziewaliśmy się czegoś więcej po tym filmie. Natomiast, no tak jak mówię, zawiedliśmy się, recenzje były dosyć średnie, natomiast ja nie sugerowałam się tym, dlatego że wiele razy już było tak, że filmy miały średnie recenzje, na przykład mi się podobały bardzo, więc no jakby nie przejmowałam się tym, ale jednak no ten film nie był jakoś zbyt rewelacyjny. Miło było zobaczyć fajne aktorki, ponieważ były tam niektóre moje ulubione aktorki. In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. Natomiast jakoś to się nie przełożyło na jakość filmu. Teraz już jest w zasadzie koniec dnia, idziemy odprowadzić Lunę do domu. Przed chwilą zjedliśmy sobie taką obiadokolację, a następnie pewnie będziemy chillować na kanapie, dlatego też chciałam się z Wami już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. Oczywiście jeżeli filmik Wam się podobał, to bardzo proszę o kciuki w górę i oczywiście o subskrypcję, jeżeli macie ochotę zostać z nami na dłużej.